Praktycznie od samego początku stosowałem szczegółową wycenę usług w mojej firmie, kiedy wysyłałem oferty do klientów i z całą pewnością mogę powiedzieć, że taka szczegółowa wycena w ofercie pomaga sprzedać swoje usługi za wyższe ceny. Ale zanim rzucisz się i zrobisz szczegółową wycenę w następnej ofercie, którą będziesz wysyłał, to obejrzyj ten odcinek, bo tam poza dodatkowymi plusami takiej szczegółowej wyceny jeszcze omawiam kilka minusów, na które musisz zwrócić uwagę. Ok, zaczynamy. Przede wszystkim taka szczegółowa wycena buduje zaufanie. Pokazuje, że dokładnie wiesz, co robić, jakie są kolejne kroki, jakie są elementy składowe pracy, którą wykonujesz. No i potrafisz to odpowiednio wycenić, te elementy. Dodatkowo taka szczegółowa wycena daje możliwości zwiększenia Ci ogólnej ceny za projekt, ponieważ ten projekt będzie się składował z mniejszych składowych części, które jest łatwiej klientowi ogarnąć i widzi, że ta cena końcowa bierze się z jakichś elementów, z materiałów, które używasz, z spisu rzeczy, które masz do zrobienia, czyli z zakresu pracy i nie jest po prostu wymysłem Twoim, czy też nie jest brana po prostu z powietrza i z tego, jak jest duża podaż i popyt Twoich usług. Uczeni z Harvardu przeprowadzili w 2020 badania, które wykazały, że ludzie preferują właśnie, jeżeli cena bierze się z jakichś kosztów, które masz, a nie jest tylko z podaży i popytu. Łatwiej jest sobie sprzedać usługi. No jak mówię, według moich doświadczeń po prostu łatwiej jest sprzedać droższe usługi, jeśli wymienisz te składowe i wymienisz ich ceny i po prostu pokażesz, że ta cena końcowa bierze się z tego. Dodatkowym plusem jest to, że klient wie, za co płaci. Właśnie masz całą listę rzeczy do zrobienia, wyceniasz te rzeczy i klient dokładnie wie, że ok, płacę za tą część tyle, za tamtą część tyle, za tą część tyle. Jest to dobre, kiedy chce zmodyfikować jakieś rzeczy i na przykład zrezygnować z jakiejś rzeczy i albo chce negocjować ceny, wtedy Ci jest łatwiej powiedzieć ok, no ale wtedy na przykład możemy wykreślić tą linijkę, czyli nie będziemy robić danej rzeczy i wtedy ta cena spadnie. Jeżeli akceptujesz to, no to po prostu łatwo Ci jest negocjować te rabaty czy zmiany cen. I stosując taką szczegółową wycenę, masz już praktycznie gotowy zakres prac, więc nie musisz tego szczegółowo opisywać w kolejnych punktach w ofercie. Masz wyszczególnione, że w skład pracy wchodzi to plus ceny każdego z elementów. I jeżeli na przykład coś się zmienia, czy będzie więcej metrów kwadratowych, czy dojdzie coś dodatkowo, no to klient przede wszystkim już mniej więcej wie, ile będzie musiał za to zapłacić i tobie też łatwiej jest negocjować, bo już macie jakieś takie stawki tam ustalone. No i w razie czego, jeżeli dojdą jakieś dodatkowe elementy, no to mówisz, zobacz, w ofercie mamy 56 metrów kwadratowych, no a tutaj było 68, więc za te dodatkowe metry wiadomo, że musisz dopłacić. Łatwiej jest to po prostu udowodnić, łatwiej negocjować i łatwiej tak zdroworozsądkowo rozmawiać z klientem. Dodatkowo część klientów wręcz żąda takich szczegółowych wycen, no bo po prostu chcą wiedzieć, za co płacą. I ty wtedy już masz to gotowe, nie musisz albo się tłumaczyć, że tego nie zrobisz, albo wkładać dodatkową pracę w to, żeby taką wycenę stworzyć. No i jeszcze ostatnim plusem jest to, że praktycznie żaden z Twoich konkurentów tak nie robi, więc już na wstępie zyskujesz bardzo dużą przewagę konkurencyjną i dużo łatwiej jest Ci sprzedać w ogóle usługi, już nawet nie mówiąc o tym, że za wyższe ceny. No dobra, a teraz przejdźmy do minusów, no bo kilka jest. No, jeżeli nie masz jakiegoś takiego stworzonego kalkulatora, który pokazywałem w takim filmiku tutaj, no to zwykle jest dużo bardziej czasochłonna takie stworzenie takiej szczegółowej oferty. No chyba, że korzystasz z jakichś programów czy skanerów, gdzie po prostu wrzucasz dane i ten program generuje Ci ofertę. No te programy trochę kosztują, więc nie każdy z Was z tego korzysta. No ale wtedy łatwo jest taką ofertę stworzyć. No ale jak mówię, jeżeli nie masz takich programów, nie masz stworzonego własnego takiego kalkulatora, to zwykle szczegółowa oferta jednak dłużej trwa, no jest bardziej skomplikowana do stworzenia w ogóle. Jeżeli chcesz nawet stworzyć taki szablon sobie do oferty, no jest to bardziej skomplikowane niż po prostu wyliczenie jakiejś tam ceny końcowej, aczkolwiek no, zachęcam Cię do tego, żeby tak czy siak, jeżeli nawet klientowi wysyłasz tylko cenę końcową, to powinieneś mieć te wszystkie punkty przeliczone i wszystkie elementy, wszystkie kroki w pracy musisz też uwzględnić i przeliczyć je po prostu, ile będzie kosztowała Cię robocizna każdego kroku, ile materiał, ile transporty i tak dalej, żebyś po prostu wiedział dokładnie, na czym stoisz. No i takim chyba najważniejszym minusem tego takiej szczegółowej wyceny jest to, że od czasu do czasu jakiś klient może się przyczepić składnika tej jednej składowej ceny i powiedzieć, że na przykład to jest za dużo,
czy nawet negocjować, że tutaj chciałbym trochę mniej, albo tutaj wydaje mi się za dużo, to chciałbym odjąć od ceny i musisz wtedy kilka razy wracać do tej oferty i ją po prostu zmieniać, no chyba, że masz jakiś program czy jakiś system taki, gdzie klient samodzielnie może sobie modyfikować ilość na przykład metrów i sam po prostu modyfikować tą ofertę. Jeżeli nie masz, no to zdarza mi się tak, czasem się tak zdarza, że klient po prostu prosi Cię, żeby gdzieś tam było mniej metrów, albo sam sobie przeliczy metry, albo powie, no dobra, to rezygnujemy z tego pomieszczenia, albo z tej części i wtedy musisz przeliczać to na nowo. No zwykle jak masz jakiś taki gotowy szablon, no to nie trwa to bardzo długo, no ale jest trochę upierdliwe. No ale najgorsze jest, kiedy klient się po prostu czepia jakichś części składowych, cen części składowych, no i wtedy musisz się tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego takie są ceny, a nie inne. No, mi się zdarzyło, wysłałem, jak mówię, setki, jeśli nie tysiące takich ofert i zdarzyło mi się dwa razy, że klienci, czy nawet trzy razy chyba, że klienci czepiali się części składowych i jeden klient wręcz się czepiał tego, że w ogóle tak robię i mówi, że no to jak ja bym sobie tak wyliczał, on był prawnikiem, jak ja bym sobie wyliczał każdy element składowy pracy, no to wiadomo, żeby mi suma jakaś wyszła olbrzymia, no bo się czepiał, że suma końcowa jest bardzo duża. No koniec końców zatrudnił moją firmę tak czy siak, więc tak czy siak to działa, no ale musiałem się trochę potłumaczyć, skąd to się bierze i dlaczego właśnie jest tak, a nie inaczej. Jeden klient czepiał się bardzo ceny za jednej składowej, no to była akurat deszczówka u mnie, kładzenie deszczówki, dlaczego taka cena, więc musiałem to jeszcze bardziej mu wyszczególnić, powiedzieć, co wchodzi w skład tej ceny, dlaczego jest taka duża i tak dalej, po prostu się wytłumaczyć bardziej. Też kupił ode mnie usługę, także też to działa, aczkolwiek no, musiałem bardziej potłumaczyć. Także tu jest to ryzyko, że klienci będą się czepiać. No ale jeżeli masz jakieś gotowe argumenty na to, no to wtedy to może być wręcz działać na Twoją korzyść. No i właśnie takie są moje doświadczenia z taką ceną szczegółową. Klienci wielokrotnie chwalili mnie za to, że oferty były bardzo dobrze przygotowane, że żaden konkurent tego nie robił. Wiele prac w ogóle wygrywałem dzięki temu, że moje te wyceny tam były szczegółowe, no plus jeszcze reszta oferty, która też robiła na nich wrażenie, ale no te ceny szczegółowe były bardzo ważne w tej całej ofercie. Dlatego myślę, że te plusy jednak przeciążają tą szalę na korzyść jednak robienia takiej szczegółowej wyceny. No jak mówię, może to być trochę bardziej skomplikowane, jeżeli nie masz szablonu, aczkolwiek warto jest zainwestować albo w program, albo stworzyć sobie samemu taki szablon i po prostu działać z tym i wysyłać oferty takie szczegółowe do klientów, którzy myślę, że będą Ci dziękować za to i łatwiej Ci się będzie sprzedawało. Okej, to na dzisiaj tyle. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, jeżeli czujesz, że wyciągnąłeś z niego jakąś wartość, to kliknij łapkę w górę, to pomoże mi promować ten kanał na YouTubie. Jeżeli nie jesteś subskrybentem, to proszę Cię, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowym filmiku. No i co? Przypominam, że mam taką akcję, że do końca roku robię odcinki codziennie i wtedy będę miał 100 odcinków dzień po dniu zrobionych i jesteśmy na odcinku 45, także zostało jeszcze kilkadziesiąt do zrobienia. No i co? Widzimy się już jutro, także na razie, cześć!